Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecraft na modach z Safe Mode. Dzisiaj jesteśmy w pojedynkę, oczywiście z naszym kochanym czatem. Tak, pozdrawiamy, calutki czat, który tutaj ze mną jest i już pilnuje, fakt nie mogę to napisać, i już pilnuje jak tutaj nam idzie, czy w ogóle będziemy dzisiaj nagrywali, czy też nie. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj chcę troszeczkę bardziej wzmocnić tutaj system pod reaktor. Gdyż oczywiście przez noc reaktor się wyłączył. Dlaczego się wyłączył? Bo nie ma pełnej automatyzacji. I po drugie, no jest za mały. Zdecydowanie za malutki, za mało tutaj wytwarza tej energii itp. itd. Więc trzeba tutaj mu troszeczkę pomóc tym wszystkim. Tak o, Enek udzielił mi informacji, że żeby zasilić ten reaktor wystarczy mi tylko dwa plazma generatory. Dlatego też zbieram dwa pozostałe. Są one tutaj całkowicie zbędne, dlatego też nie będzie tutaj ich w ogóle zamontowanych w takim razie. Czyli to odpinamy, też poprowadzimy to dole, żeby to wszystko ładnie się podpinało razem. To też ściągnijmy i to z dołu również. I to i ściągamy nasze plazma generatory, które polecą w całkowicie inne miejsca, a to zaraz się przekonacie dokładnie o co chodzi. Dobra, kolejna sprawa to usuwamy te oto kable wszystkie. Tak, kable usuwamy, żeby one nam nie świeciły, bo generator jest już w stanie sam się uruchomić. Więc nie będzie tutaj większego problemu odnośnie jego działania. A te kable oczywiście tutaj mało estetycznie nam się prezentują. Dlatego postanowiłem, że wszystko trzeba tutaj usunąć i doprowadzić wreszcie ten reaktor do stanu używalności. Tym bardziej, że w tym odcinku będziecie mieli save'a wreszcie. Dlatego, haha, wreszcie będziecie mogli sobie zobaczyć mój generator. Plazma generator, fusion generator na żywo, dokładnie tak jak on działa. Yeah. Dobra, to już odepnijmy wszystko. Tutaj to nam się napełnia. Napełnia się z boczku, z tej strony. Jednakże i tak jak aktualnie jest to nam zbędne, bo i tak one nie chodzą, bo są wyłączone. Dobra, tutaj ten kawałek również odepniemy. I zaraz polecimy z koksem dalej. Dobra, pierwsze, co tutaj zrobiłem, to odciąć całkowicie od głównego układu. Dlaczego? Gdyż ten układ miał być oddzielny. W ogóle nie ma być powiązany z tamtym układem, ale pierw wykonajmy najważniejsze itemy. Czyli wszystko od nowa, czyli ME kontroler, czyli do zasilania. Do dysków, no wykonam, ale nie wiem jeszcze, czy będę go używał. Zastanawiam się jeszcze. Tutaj wykonamy sobie ME 300, czyli tam będziemy składowali wszystkie nasze celki, które będą produkowane. Potrzebujemy storage monitory. 3 sztuki dokładnie. Uj, nie mamy MM Emitter. One są chyba w autocraftingu, tak mi się wydaje przynajmniej. ME Emitter. Nie ma w autocraftingu. No popatrzcie, zapomniałem coś tego ustawić. Więc wykonajmy kilka sztuk i wrzućmy do układu. I jeszcze jeden taki monitor. Ona będzie nas sygnalizował, ile mamy tych 3 surowców, które są potrzebne do naszej pracy. Może jeszcze jeden wykonamy do pustych celi. Bo tylko takie surowce w tym układzie mogą się znaleźć. Dobra, więc mamy to dostępne. Crafting monitor jest nam niepotrzebny, tego nie będzie w ogóle. Chyba to będzie wszystko, a nie, już zwykły access point. Czyli ten oto. Dobra, to jest wszystko, co potrzebujemy. Układ zamontujemy u góry tym razem. Czyli tu będzie wejście, jednak to wejście troszeczkę przedłużymy. Jeszcze o 2 kratki do przodu. Tylko to oczywiście zrobię za chwilkę, nie będę was tutaj zamęczał tym. To też zasłonimy. I teraz tak o. Tutaj montujemy nasz układ. Czyli po kolei, na dole kontroler będzie troszeczkę schowany, idealnie na środku to jest umiejscowione, kontroler, na górze będzie akces, tylko że zrobimy taką wydłużkę do góry, o, tu będzie akces dostępny, po bokach będą monitory, czyli tu monitory i tu monitory z tymi najważniejszymi rzeczami, które chcemy właśnie badać naszego układu, chesta umiejscowimy. Gdzie czesnem? Z przodu? Takie coś? Nie, chyba nie. Dziwnie to się prezentuje, wam powiem. Dobra, kabelki jakby tutaj odchodziły. Tutaj w dół będzie odchodził kabel i będzie szedł tutaj po tej ściance chyba. Tak, po tej ściance będzie szedł, czyli on będzie prawie w ogóle niewidoczny. Tak gołym okiem, że jak będziecie się patrzeć, to w ogóle tego kabla nie przyuważycie, bo ja go oczywiście zasłonię jeszcze coverami odpowiednimi. Więc tutaj po całości tą stronkę rozwalę i tędy poprowadzę kabel, który będzie szedł do każdej naszej części, naszej maszynerii tutaj.
Oj, muszę się przybliżyć bardziej, żeby to stawiać, te kabelki, bo one ze mną nie chcą całkowicie współpracować. Dobra, na razie obskoczymy tylko jedną stronę. I przejdziemy dalej. Tak. Czekajcie, tutaj jeszcze podepniemy to w ten sposób. Dobra, tu się podpiął naszego głównego układu, więc to już jest podpięte razem z tamtym miejscem. Ale. Jeszcze jedna sprawa. To potrzebuje zasilanie. Zasilanie zrobimy póki co na podstawie hybryd solarków, które będą umiejscowione tutaj z tyłu, czyli za układem. My ich nie będziemy widzieli. Na górze będzie słońce, więc będziemy mogli oczywiście, czy będzie stałe zasilanie cały czas. Tu one w razie czego jeszcze mają gromadzenie energii w sobie, więc też tutaj będą nam troszeczkę wspomagały w przypadku nocy, że też tutaj będzie prąd. To rozwalimy. Tutaj też gdzieś wszystko ładnie zasłonimy zaraz, więc też się tym nie przejmujcie. Tutaj to też rozwalmy i już nasz układ dostał energię. Ma już kopa i może teraz zacząć już normalnie tutaj pracować. Jak widzicie, nic nie ma w sobie, ale spokojnie to wszystko zrobimy. Tak o, weźmy to, co jest najważniejsze, czyli celki. Potrzebujemy deuterium, tritium, puste celki i jeszcze do tego potrzebujemy hydrogen. Hydrogen, czyli ten oto surowiec. I te wszystkie umiejscowimy w tych slotach. Oczywiście od najprostszych do najtrudniejszych. Czyli pierwszy będzie zwykła celka, później będzie hydrogen, kolejno deuterium i ten tritium nasz. I wrzućmy je do układu. Teraz jak widzicie, każdy z tych powinien... Aha, jeszcze nie mają gdzie się wrzucić, przepraszam was. Potrzebujemy stworzyć jakieś źródło magazynowania. Czyli stworzymy sobie 64? Nie, może stworzymy ten najlepsze w takim razie. Skoro mamy taką możliwość. To jest... Extra cell, tak to się nazywało. Albo big cell. Kurczaczki, nie wiem w końcu jak to się nazywało. Czekajcie, muszę sobie podpowiedzieć. Bo oczywiście jak czegoś nie wiecie, najlepiej wejść sobie tutaj i sobie po prostu podpowiedzieć. Big cell. Nie ma czegoś takiego, czy jest? Big reaktor. Big nie. Extra cel. To właśnie chcieliśmy wykonać. Czyli największe celki, jakie tylko są możliwe w grze, to są giga. A to są chyba pamięciówki nasze. 16M. Największa celka, jaka tylko jest możliwa. Czyli tą musimy wyprodukować. Widzicie, ona jest troszeczkę droga. Tak, jest bardzo droga, wręcz bym powiedział. Ta kilo wymaga u nas storage cluster to się mówi. Cluster, czyli ten najlepszy. Wykonamy ich 30 w takim razie. One się chwilę nam kraftowały, więc poczekajmy. Ok, wiecie co, postanowiłem jednak, zanim to nam się wykona, to trochę czasu minie, ale my wrzucimy sobie 64, to wziąłem sobie naszego układu, która była jeszcze nieużywana. Prawda, więc była puściutka, więc wziąłem to, wrzuciłem nasze tutaj wszystkie itemki i jak widzicie, wszystko skoczyło w te nasze miejsca. I dobra, o to nam właśnie chodziło. Teraz tak o, tutaj jak widzicie, on chce pobierać te itemy, czy jak to zabiorę, to on tutaj przygarnie te, które są w naszym układzie. Jak widzicie, teraz one te układy będą znikały i leciały właśnie w tamto to miejsce. Dlatego to będzie nam się szybko kończyło, ale ten układ jakoś spróbujemy w miarę sensownie usprawnić. Dobra, co dalej? Ekstraktory. W dużej ilości będziemy ich potrzebowali, chociaż ja powinienem ich mieć dosyć sporo przy sobie przynajmniej. Jest, są one. Do wyciągania, czy mamy importery w takim razie. Importerów też na bardzo nie mamy. Wykonajmy do sobie dyszkę importerów. One sobie tutaj w chwilę nam będą craftić, ale my w międzyczasie potworzymy resztę rzeczy. Dobra, te już mamy też. Do nich potrzebujemy jeszcze basiki, gdyż... Basiki potrzebujemy? Nie, zwykłe nam wystarczą, spokojnie. Przecież tutaj tylko i wyłącznie mają przenieść to, co już jest wytworzone. One nie zajmują się tworzeniem nowych rzeczy. Preconfigurate. Nie wiem, o co chodzi za bardzo z tym, ale to nieważne. Dobra, importerkiem tutaj się jeszcze by to tworzyły, dobra. To my w takim razie obsłużymy te oto wszystkie maszyny, żeby zaczęły one normalnie pracę. Czyli importery polecą w to miejsce po całości. One będą służyły za doprowadzenie tutaj celek. Jednakże ten układ będzie specyficzny. Ten cały ciąg układu będzie dosyć specyficzny, gdyż on... czekajcie. Wow. Położyłem na odwrót kable. Nie, te tutaj miały być kable. Tutaj miały być kable wyciągające, a nie wrzucające. Pomyliłem się na odwrót.
położyłem je. Przepraszam Was bardzo za to. Więc tutaj położymy standardowe te kable. Wrzucające z drugiej strony mają być. Czyli z tej strony są wrzucające kable. Dobra. Ale energia. Skąd my weźmiemy energię? Otóż ten nasz AS-u przenosimy w dół teraz. Czemu w dół, może się zastanawiacie? Gdyż on był zasilany plazma generatorem. Tak, postanowiłem, że wszystkie tutaj urządzenia, które będą montowane, wszystkie maszyny, wszyściutko dosłownie, będzie zasilane energią z generatora. Przecież to on ma za nie odpowiadać, a nie, że będą zasilane z jakichś dziwnych innych układów. Dobra, w takim razie chcę poprowadzić kabel uniwersalny od dołu do każdego urządzenia. Czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tyle jest urządzeń i tyle poprowadzę tutaj kabli uniwersalnych, żeby zasiliły wszystkie te maszyny. Czyli tu i tutaj. Dobra, to odepniemy. Ten jeden AS-u też spokojnie pociągnie ten cały ciąg, gdyż te maszyny nie są tak bardzo wymagające w porównaniu do ich kolegów, którzy są po drugiej stronie. Oni są o wiele bardziej wymagający i tam będzie trzeba zastosować troszeczkę inny układ. Ale tutaj za chwilkę do tego przejdziemy, gdyż chcę dać Wam już taki save, który będzie w pełni tutaj funkcjonalny, bez większych problemów. Ła, przepraszam Was bardzo. Ale coś mi się odbija. Tak. Dobra, teraz tak o. Trzeba zamontować tutaj prąd. W takim razie przejdźmy sobie tutaj do góry. Rozwalmy to. Okej. Okay. Przejdziemy? Nie przejdziemy dalej. Kurczaczki. Dobra, rozwalmy to jeszcze więcej tego układu. W takim razie, okej, okay, wyszliśmy już. Teraz tak o, AS-u podepniemy. Gdzieś tutaj pod tym bym wolał. Czyli muszę zrobić tutaj sobie małą podpórkę na to. W ten sposób. I AS-u wyląduje w tym miejscu, skierowane do góry, czyli do góry będzie wyprowadzało cały prąd, jaki zostanie w nim wygenerowany. Teraz tak o, do niego trzeba podpiąć nasz plazma generator, który, jak pamiętacie, musi być podpięty w tą stronę, gdzie jest nasza maszyna. Więc chyba wolałbym to podpiąć w dół. Czyli w ten sposób to trzeba podpiąć. Sprawdźmy, czy nigdzie nie ma wyjścia. Tylko jest tam, trzy kropki, to jest wyjście naszego generatora. Ok, jest wszystko w porządku. Teraz podepniemy mu doprowadzenie energii. Tylko tą energię chciałbym doprowadzić nie z tych, co tutaj wychodzą, tylko z tanka. Dlatego też musimy przekopać się w dół na głębokość 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze jeden w dół, nawet dwa w dół pójdziemy. I teraz kopiemy się w tą stronę w poszukiwaniu naszego tanka, który gdzieś w tych okolicach jest zakopany, żeby dopiąć się do jego całej energii, którą on posiada w sobie i z chęcią się na pewno będzie chciał tym podzielić z nami. Dlatego też musimy go zlokalizować. O, widzicie, już tutaj on jest. Teraz tylko trzeba aksa sobie nowego wziąć. Nie aksa, tylko pika. Oczywiście, tak, wiem. Muszę sobie wreszcie zrobić lepszego pika, a nie korzystam cały czas z tych podstawowych. Dobra, tą część pod tankiem troszeczkę rozkopał jednak, żebym tutaj miał troszeczkę większy dostęp do niego. Tutaj mamy wyjście, jak widzicie. I do niego będę chciał się tutaj przypiąć. I te wszystkie rurki, które będą wychodziły do różnych generatorów w różnych miejscach, będą też do tego miejsca się podpinały. Chyba że później zrobimy tutaj jeszcze kilka innych wyjść w różnych miejscach. Na przykład tutaj z boku zrobimy kolejne wyjście i tak dalej. Jeszcze gdzieś indziej też zrobimy jakieś kolejne wyjście. Nie zapomniałem pozdrowić czatu. Po prostu ciebie nie było na początku. Tak, czat jest zawsze pozdrawiany na samym początku odcinka. Dlatego też, jeśli kogoś nie było na początku, to niestety go to ominęło. Dobra, teraz tak o. Przydałoby się ten tunel troszeczkę powiększyć, więc ja wezmę sobie łopatę. To jest hit, ona mi nic nie da. Co zwykłą wezmę w takim razie. W ten sposób. Okej, okay. Trzeba ten tunel troszeczkę polepszyć. Znaczy powiększyć go. Tutaj było można sobie jakoś chodzić jeszcze obok. Wiary jakoś sensownie. Okej, okay, jest to podpięte. Tu pójdziemy teraz do góry troszeczkę. Jeszcze kawałek do góry by się przydało pójść.
Ok, jesteśmy już u góry. Teraz tego liquida sprowadźmy na sam dół. Chłop. I jeszcze w dół. I go będziemy podpinali zaraz. Ok, i teraz tak o. Tutaj go podepniemy. Dobra. Teraz wyprowadźmy z niego energię. Ale to jeszcze nie. Może jeszcze nie będziemy wyprowadzali tutaj energii. Nawet tą stronę zablokuję. Gdyż pierwsze co trzeba uruchomić reaktor nasz. Ale to za chwilę jeszcze go uruchomimy. Dobra. Teraz na górę lecimy. I to samo zrobimy z drugą stroną. Czyli też zrezygnujemy z tego AS-u. Wow. Akurat się wkopałem idealnie pod niego. Z tego AS-u chcę zrezygnować. Albo do niego doprowadzimy jednak generator fuzyjny też. Więc tutaj damy im podpięcie. Aj. Źle. Dobra, tutaj. Tutaj generator podpięty jest. Kurczę, woda do niego wejdzie? Nie wejdzie woda. Bez sensu by to było, tak szczerze mówiąc. Ale nie, ja bym chciał jednak troszeczkę to obniżyć w dół, żeby tutaj też było można coś postawić. Bo tak to mieliśmy, że jednego nie mogliśmy w ogóle używać, gdyż nie miał on możliwości podpięcia. W takim razie wręcz będzie nam potrzebny. Wręcz chodź do mnie i ja tutaj to wszystko zaraz przełożę. Okej, dobra, tutaj wszystko już jest podpięte. Dokładnie tak jak miało być, więc tutaj na razie nie podpiemy jeszcze zasilania, gdyż to zrobimy dopiero za chwilkę. Jeszcze oczywiście, aj zapomniałem, że też miałem pociągnąć ten kabel z liquidem. A, oczywiście, pozdrawiam oczywiście cały czat. Jeszcze raz, tak, pozdrawiam czat, wszystkie osoby, które tutaj są, serdecznie was pozdrawiam, tak, że tutaj jesteście ze mną i oglądacie te moje poczynania, co tutaj się dzieje, jeśli wam się podoba. Nie zapominajcie oczywiście o łapce w górę, bo naprawdę byłem strasznie happy po tym wczorajszym odcinku, który uzyskał naprawdę bardzo piękny wynik, już dawno tyle łapek nie było u mnie, dlatego też było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Dobra, tak o, liquidy lądują w tym miejscu, żeby tutaj doprowadzić naszą ciecz, tylko że kurczaczki, zabrakło mi liquidów. Tutaj będzie troszeczkę problemu. Liquid. Mamy ich w układzie? Też nie mamy. Ja cię! Nawet nasz układ jest pozbawiony liquidów, dlatego też szybko trzeba przebiegnąć się do naszego craftinga i tam będziemy mieli możliwość skraftowania ich, oczywiście w sposób manualny. Zresztą jak zawsze. Więc liquid. Tylko oznaczymy oczywiście tą modyfikację. Liquid tutaj. Ciekawe, czy jest w ogóle hardened glass. Jest. Na szczęście troszeczkę go jeszcze jest. Nawet was takie zrobiliście przez przypadek, bo mi się przywiesił Minecraft. Ja, super. Super, wszyscy są szczęśliwi. Teraz taką. To poprowadzimy dalej i podepniemy już do naszego tutaj układu. Tylko, że to chyba... Nie, tego tutaj nie powinno być. On tutaj był położony przez przypadek i teraz będzie już w porządku. Teraz tu jest doprowadzona już ciecz i ten generator też będzie nam już działał. Okej. Okay. Więc tą kwestię mamy załatwioną. Zakryjmy to. To później oczywiście zmienimy tutaj te wszystkie bloki na jakieś takie bardziej sensowne. Możecie zaproponować jakiś tutaj design, bo oczywiście będziecie mieli tego save'a. Więc to jest podpięte, to jest podpięte. Teraz tak, o, tutaj zrobię taki mały układ, który ma służyć do doprowadzenia tutaj deuteru do produkcji tritium. Tylko, że chcę, żeby to było w miarę sensowny sposób wykonane, a nie żeby za każdy raz tutaj doprowadzało wszystko i później tak czy jak układ nie będzie wiedział sam, o co chodzi. Dobra, więc tak o, ta część jest zawsze aktywna, ta część jest aktywna według warunku. Żeby ten warunek ustalić, potrzebujemy pozyskać, może mogę przez to wziąć, tritium, czy weźmiemy go troszeczkę, jedna sztuka nam wystarczy, oraz deuter. Deuter. Teraz ustawmy craftingi odpowiednio. Czyli tutaj, jeśli w układzie deuteru jest 4 staki, zapal pochodnie. Jak widzicie, już się ona odznaczyła, bo nie ma ich tylu. W tym układzie, jeśli w układzie jest tritium więcej niż 64, odznacz pochodnie. Jak widzicie, też się ona odznaczyła, bo jest w układzie tym dokładnie chyba 64. Czyli gdybym zabrał tutaj kilka sztuk, tak, dokładnie mówię? Tak, jest dokładnie 64. Gdybym tego tytułu troszeczkę zabrał, to tamta pochodnia by się zapaliła i wszystko byłoby ok, jeśli ten trytium by się zapalił, czyli jeśli to się zapali, to mnie zawsze będzie irytowało w tych monitorach. Czyli jeśli tego byłoby więcej, to tam tutaj się wszystko zapali pięknie, ładnie. To jest po to, żeby zabezpieczyć układ, żeby był i jeden surowiec, i drugi surowiec. Bo
Akurat ten surowiec, fakt, ja będę teraz klikał, będę się mylił co chwilę, bo to oczywiście, no to tak już jest z tym. Bo ten surowiec oczywiście zawsze będzie dla nas dostępny w dużych ilościach. Dobra, co teraz przydałoby się wykonać? Oczywiście, pierwsze co, uruchomię nasze generatory i uruchomić te wszystkie maszyny. A więc przerzucę tutaj wszystkie nasze surowce. Dobra, tutaj jest wszystko już podpięte, tak jak powinno być. Układ zrobiony. Teraz chodźmy na dół i dopuśćmy tutaj cieczy do naszego układu. Zobaczymy, jak to w ogóle nam tutaj wyjdzie. Więc lecimy do... Tak, tutaj już pozdrowienia lecą. Pozdrawiam Was również bardzo serdecznie. Wszystkie osoby tutaj są ze mną. Tak, nie wiem, kurczę, ile razy tych już pozdrowień... ile tych pozdrowień już dzisiaj wyszło ode mnie. No ale spoko. Chyba się nie pogniewacie przez to. Dobra. Teraz tak, tutaj w tych okolicach jest podpięcie naszego głównego, naszej głównej rurki, która zasila wszystkie maszyny. I teraz przez jakiś czas przynajmniej musimy się do niej przypiąć tym naszym kablem, znaczy tą naszą rurką, żeby doprowadzić tutaj ciecz, żeby nasz układ mógł wystartować w ogóle. Więc tak to zrobimy. Doprowadzimy tutaj to wszystko, tylko czekajcie, puścimy to tak, żeby to później w razie czego można było w miarę szybko i sensownie rozmontować. Więc w ten sposób tutaj puścimy się troszeczkę obok i podepniemy się do tego oto układu. Teraz tu zrobimy wyjście i damy podpięcie energii, znaczy puszczenie sygnału redstone. Tak, oczywiście słowo mi wyleciało, co chodzi z głowy. Chociaż wolałbym chyba dźwignię tutaj postawić. Aj, kurczę, Minecraft, współpracuj ty ze mną lepiej. Lepiej dla twojego zdrowia to by było. Dobra, podpięcie, wypuszczamy naszą ciecz. Nasze generatory zaczęły teraz pracować. Ten generator odepniemy na razie chyba z działania. On też już zaczął pracę. Ale na razie, no nie chcę, żeby tutaj pracował. Dam mu na wyciąganie energii. Ten sposób, który widzicie, energia tutaj spada, ale tylko przez to, że jest przetwarzana. Ten też dam w drugą stronę. Doprowadzimy energię? Może jeszcze nie. On to już się magazynuje troszeczkę. A mi bardziej zależy, żeby ten zaczął pracować. Czyli żeby tutaj on doprowadził więcej energii do tego naszego układu, żeby nasz reaktor fuzyjny ruszył wreszcie z robotu. I nawet nie wiem, czy na start nie szczeliłbym tutaj jeszcze jednego plazma generatora. Kurczę, pisać nie umiem. Plazma generatora. Mamy dwie sztuki i byśmy tutaj je podpięli. Czyli tu. Odwrócone w tym kierunku oczywiście. Fucking shit. Fucking shit. Że tak się wyrażę. Tutaj wam. A czekaj, tutaj miałem chyba wręcza do ściągania. Tak. Więc go ściągnijmy i postawimy go od góry. Czyli z tej strony go umiejscowię. Wtedy będzie skierowany idealnie w tą stronę, co ja chcę. I tutaj normalnie tylko podepniemy mu... Chociaż nie, czekajcie, ruszył generator. One zaczęły pracę, więc chyba to nie będzie potrzebne już. Widzicie, tak, jak to zaczęło już pracować nam, te dostaną teraz dużo prądu. Kurczę, muszę go zabrać. Czekajcie, bo on tutaj jest troszeczkę cenny. Nie chciałbym go zmarnować. Jak tutaj nasza energia wygląda? Energii nie ma, ale generator się uruchomił, to jest najważniejsze. Generator jest uruchomiony, więc wszystko zaczęło już się tutaj toczyć. Więc deutery już powinny tutaj znikać. Tutaj ten wszedł, ten jeszcze nie wskoczył do środka, ale widać, że był uzupełniany. Więc to znaczy, że układ zaczyna nam już w pełni pracować. A ESO tam się jeszcze napełniają, więc chwilę jeszcze odczekamy. Jak tutaj idzie? Jak widzicie, układ się nie wyrabia energetycznie. Zużycie naszego układu jest zbyt duże. Aha, bo to jest na solarkę. Solarki się już nie wyrabiają. Dlatego też, wiecie co, zrobimy tutaj w ten sposób, że podepniemy tutaj jeszcze kilka solarek. Ja myślałem, że jak te solarki sobie poradzą, czyli że będą one magazynować tą energię i po prostu będą tutaj przekazywały stopniowo cały czas. Ale widocznie tak nie jest. Temu podepniemy tutaj jeszcze dwie sztuki. I jeśli one też nie wyrobią, to podepniemy ten układ również pod generator, prawda? Będzie to spora energia przechodziła przez niego, ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie to problemów sprawiało. No, hop, do góry. Pięknie. Jeszcze raz. Aj, nie trafiłem. Trafiłem. O, jest, dobra. Czy to ci wystarczy do działania pełnego, bez przerwy? Chyba tak. 80 unitów na tick. Więc będzie w porządku. On się teraz naładuje w ciągu dnia.
żeby móc oddawać energię przez cały czas, więc to też będzie bardzo fajnie nam tutaj chodziło. Ty ładujesz się, ty się nie ładujesz. To jest dokładnie tyle, ile on potrzebuje do swojej pracy. Dlatego też, żeby jakiś tam nadmiar gromadzić, w tych miejscach postawimy solarki. Żeby cokolwiek tego nadmiaru tutaj on zbierał powoli. Bo naprawdę chciałbym, żeby tej energii było więcej, niż jeżeli tylko tyle, ile jest potrzebne do działania tego naszego reaktora. Bo naprawdę to później może nam się odbić, no, czkawku, że tak się wyrażę. Dobra. Tu mamy podpięcie. Energia jest na plus. Aha, nie zrobiłem wyjście energii. Dobra. Robimy teraz wyjście energii maksymalne, jak się tylko da. Więc te już zaczną nam pracować, bo nam przetwarzały nasz hydrogen na deuter. I jeśli tego deuteru będzie już więcej w układzie, chociaż już jest go więcej, to widzicie, się zapaliło, to uruchomi nam się produkcja tritium. Tylko tritium się uruchomi wtedy, jeśli będzie go w układzie mniej niż 64. Może te proporcje troszeczkę zmienię. Czyli ustawię na 2 staki tritium, że chcemy, żeby były. 2 staki tritium, nie ma 2 staków, ok. A tutaj ustawimy 8 staków deuteru, że chcemy, żeby było w układzie przynajmniej. Dobra, tutaj widzisz, wszystko już poleciało do tego miejsca, więc to zacznie nam tutaj pracę. Oczywiście te się odzywają, że nie miały energii na początku, a to olewamy całkowicie, bo to będzie tam pracowało bez przerwy. Dobra, teraz u was jak to wygląda? Wy nie macie ciągle energii i ja zaraz zobaczę, czy ten układ w ogóle was uciągnie. To właśnie jest najciekawsze. Czy to da sobie z wami radę, żeby wyście wszyscy mogli sobie spokojnie pracować? Dobijamy was do maksa, odnośnie napięcia. I zaraz zobaczymy, czy jeden taki wystarczy, czy będę musiał zamontować 2 AS-u tutaj. Chyba, że podpięcie prosto do generatora. Dobra, jest podpięcie wprost. Te zaczęły już pracę. Takie same wyjście jak wejście. I teraz zobaczymy, czy każdy z tych będzie mógł pracować, bo o to chodzi właśnie. Jak na razie jest dobrze, wam powiem. Każdy pracuje, każdy się przetwarza, więc powinno to działać poprawnie. Czyli wyjście jest takie samo, ile tutaj jest potrzebne. 16 razy 128? I to chyba jest dokładnie tyle, ile my możemy wyprodukować. Czekajcie, aż te kurczę, wezmę mój kalkulator podręczny. Tak, to jest 2064. Czyli tyle, ile my tutaj wypuszczamy. Czyli dokładnie zjadamy całą wartość wypuszczaną. Więc to nam będzie chodziło bez przerwy. Aj, tutaj jak widzieliście, dostajemy jeszcze jako produkt uboczny to compression air cell. Tego się trzeba pozbywać. Trzeba to przerobić na zwykłe celki. Co do tego będziemy potrzebowali? Kompresor to ściągnie nam, ale my tego się chcemy pozbyć, czyli prawy myszki, kompresor nam to wyprodukuje, a my chcemy się tego pozbyć, czyli co? Czyli do czego tego można użyć, żeby dostać z powrotem zwykłą celkę? Zwykły crafting wystarczy, jak widzicie. Dobrze mówię? Chyba tak. Hydrogen, nie, to jest bez sensu. 2 takie, hydro, coś tam, też nieważne, to też jest nieistotne. To też nie. Czyli zwyczajnie wrzucić do craftingu to trzeba. Tak, dokładnie. Zwykły crafting. W takim razie stworzymy tutaj jakiś układ, żeby to przetwarzał z powrotem. Tylko kurczę, budowanie tutaj całego tamtego mechanizmu autocraftingu jest całkowicie bez sensu. Autocrafting tutaj postawić z buildcrafta jest kurczę całkowicie niewydajny, wam powiem. Ale nie wiem, czy mamy lepsze wyjście aktualnie. Chyba nie mamy lepszego wyjścia. Będzie trzeba jednak sobie posłużyć tymi standardowymi autocraftingami. Czyli w ten sposób zrobimy taką import. Tutaj zrobimy eksport do środka. Standardowy by się przydał. Nie będziemy tutaj kombinowali z jakimiś super ekstra wypaśnymi. Czyli eksport. Jedną zwykłą tutaj postawimy. Do środka. Podepnijmy teraz tą całość, tą naszą całość do układu. Najbliższego, czyli tego, który jest tutaj z boku. Czyli to w dół, w bok i tutaj podpinamy. I teraz tak o, tutaj ustawiamy, żeby zbierał on to w tym miejscu. I jak widzicie, już produkcja leci. Ona nie jest może zbyt szybka, ale wiesz, tak jakbyśmy tutaj postawili tych craftingów na przykład 2 sztuki. I te 2 sztuki powoli będą się pozbywały tych celek. Jeśli nie będą wyrabiały całkowicie one z tym, to najwyżej postawię ich jeszcze więcej, tak żeby to w miarę sensownie usuwać z naszego układu, bo ich naprawdę, uwierzcie mi, nie potrzebujemy całkowicie.
Więc co nam już będzie działało? Doprowadzenie też działa? Czy nie działasz? Halo? O co chodzi? Powinno to się kręcić już samo, bez problemów większych. Chyba, że nie ma energii znowu. Tak. Dlaczego bym się zirytował, jakby nie było energii nagle? Nie, energia jest. Działa poprawnie. 93 unity, to dosyć sporo to chce. Aha, nie ma ich w ogóle już w układzie. Wskoczyły, poleciały do przerobienia. Okej, więc to będzie działało. Układ w tej chwili jest już w pełni automatyczny, jednakże pamiętajcie o jednej bardzo istotnej rzeczy. Ten układ nie będzie nam w pełni działał. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Dlaczego on będzie w pełni działał? Gdyż, żeby on działał w pełni, tych elektrolyzerów i tych oto urządzeń potrzebujemy znacząco więcej. Ta ilość jest za mała i to o wiele za mała. Będzie trzeba tutaj bardzo rozbudować, czyli postawić w różnych miejscach tego o wiele więcej. Oczywiście trzeba tutaj oczywiście wszystko ładnie ozdobić, bo to aktualnie, jak sami widzicie, no nie jest estetyczne, no nie ukrywajmy. To jakoś super ekstra wykonane nie jest, gdyż potrzebny jest jeszcze daszek i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. Pomijam fakt, że to powinno być chyba przykryte i to chyba szybciutko teraz zrobię zwykłym szkłem. Czyli zwykłe szkło wezmę i całość osłonię od góry, żeby w razie czego tutaj nic się z nim nie stało. I do was za chwilkę wrócę. Dobra, osłonięte jest już wszystko. Tutaj jeszcze ulepszałem nasze centrifuge, gdyż tak, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, tak, pozdrawiam was. Dodałem tutaj do każdego z tych po 2 albo 3 sztuki overclockerów i jeden energy upgrade. Tego do storage nie dawałem, wam powiem. Ale tak, dałem tam te upgrade'y. Troszkę działa to już szybciej ta strona. Ta strona dostała po jednym upgrade'zie overclocku. I też działa troszkę szybciej. Ale, tak jak wam mówiłem, to jest za mało do pełnego działania naszego reaktora. Tego 128, tych przynajmniej chyba po 32 jest potrzebnych. Żeby on naprawdę cały czas mógł sobie tutaj działać. Tutaj zresztą widzicie, tritium nam ciągle brakuje. Deuterium leci na łeb, na szyję, na dół. Więc naprawdę to jest za mało, więc jeśli będziecie chcieli tutaj porozbudowywać sobie ten reaktor, to nie ma problemu. Ja się tym zajmę, nie wiem kiedy, ale też rozbuduję ten reaktor, żeby on faktycznie mi działał 24H na dobę, bo warto. Uważam, że warto go rozbudować. Tutaj zbieram cały czas helium jeszcze na zapas, żeby później móc go wykorzystać do działania naszego tego całego układu. Mam nadzieję, że te nasze generatory go za dużo nie zjadą, jeśli nie będą tutaj mogły one pracować, bo nie będą miały na przykład celek. Że ta energia, która nie będzie wychodziła, po prostu będzie tutaj magazynowana. Tutaj widzicie, jest na plus, tutaj też lecimy na plus. Tak, dobrze mówię, że tutaj też jesteśmy na plusie, też jesteśmy na plusie. Więc nie zajdzie sytuacja, że energii w ogóle nie będzie w układzie i że one zaczną nam pożerać olbrzymie ilości tej energii. To będzie wszystko chodziło non-stop do czasu, aż tritium nie skończy się w naszej maszynie, która no niestety cały czas leci. Nie, jest w górę już. Przedtem było 40, jak się patrzyłem. Czyli już te overclockery chyba zaczęły powoli działać. To też poleciało do góry, ale pewnie te są za słabe do tworzenia hydrogenu. Bo hydrogenu też było o wiele więcej w układzie. To trzeba razem wziąć pod uwagę, że hydrogenu też było więcej. Pomijam fakt, że tych powinno być więcej. Bo pamiętajcie, 1 tritium to 4 deuterium. Więc tych powinno być 4 razy więcej teoretycznie. A tych 4 razy więcej niżeli tamtych. Niżeli tych. Więc jak tych jest 8, tych 4 razy więcej, czyli 32, tych 4 razy więcej, masakra. Tyle wam tego powiem na ten temat. To jest po prostu masakra, jak to się przeliczy. Bo jak patrzcie, jak nam deuterium spada na łeb, na szyję. To będzie naszym problemem najbliższym, żeby to uzbierać. No to w miarę się utrzymuje na stałym poziomie, więc to nie będzie problemu. Ale dobra, nie przedłużając. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę, do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!